Chciałem pisać, że zginiesz. Co zginiesz? Nie zginę. A, tu zginę. No i dobra. Mając teraz zdobyty Napalm Bomb. Chwila. Ja coś zrobiłem nie tak. Bo ja zrobiłem Gravity Mana. Tak, i pokonałem Gravity Mana. Potem poszedłem na Gyro Mana. Zgodnie z tym, co tu jest napisane. I miałem Gravity Holda. Aha, bo ja zrobiłem Napalm Mana, kiedy powinienem zrobić Crystal Mana. Czyli to kryształem powinienem rozwalać kebaba. O ja cię sunę, co ja zepsułem. Ale dobra, no udało się go pokonać, jest okej. Okay. Ja cię sunę. No dobra. No to pójdźmy w takim razie na tego Crystal Mana, no. Jak już wiem, że mam na niego broń. I po ptokach. Nawet nie umiem dzisiaj dobrze przeczytać gajda, no come on. No dobra, no trudno. Będę nazywał odcinki z Mega Mana 5 jako fail za failem po prostu, nie? Bo odwalam straszną manianę. Ej, naprawdę fajne i bogate są te tła. Tutaj to jest wręcz aż za dużo detali. One staje się trochę nieczytelne moim zdaniem. O, dzięki za życie, gro. Ale to i tak jest imponujące w stosunku do poprzednich części. A już nie wspomnę o części pierwszej, gdzie tła to były głównie jakieś takie proste, jednokolorowe sprite'y. To tutaj to już jest poziom trzeciej Castlevanii. Trochę bardziej kolorowy, co mi akurat mniej odpowiada, ale to... Tak już patrząc obiektywnie, no to naprawdę mega fajny, szczegółowy... Myślałem, że już widzę, jakim to rytmem spada. God damn it! Ja nikomu oczywiście nie będę tego sugerował. To musicie między sobą, bo... No bo to jest jednak dwie dychy, nie? Dobra, to jest raz. Raz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Raz. Co? No ja nie wiem, jakim to tempem spada. Dobra, nieważne. Pięciu boostów, okej. Okay. Szósty już wyciska ostatnie soki. To losowe. O, oszczędzenie siana, no właśnie, bo to naprawdę jest całkiem... No to się wydaje, że to jest tylko, ale... Patrząc na to, ile teraz w różnych miejscach człowiek ma subskrypcji, nawet nie zauważa, ile mu spada pieniędzy miesięcznie, to... Tych subskrypcji, w sensie takich miesięcznych, to nigdy jakoś specjalnie nie polecam. Oczywiście poza subem na moim kanale Twitchowym, jak już będę je miał. To trzeba mieć, to trzeba mieć, to jakby... Sami rozumiecie. Tak, 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 rozumiem. Szóstka z NES-a. Okej, muszę czekać, aż nie będziesz świecił, tak? Spoko. Nice. Dobra, tych panów kojarzę z czwórki właśnie. Oni wtedy byli tacy, że się rozpadali, jak się ich trafiło. No właśnie, i wtedy trochę inaczej to działało. Okej. Bo ich wtedy trzeba było bić po prostu megabusterem od razu, za pierwszym razem, żeby oni ginęli. A tutaj... Bo inaczej jak ginęli, to się odradzali. Tutaj to działa trochę inaczej. Dobra, mam to. Okej. Okay. Po prostu trzeba wyczekać na moment, kiedy chwilę to nie leci, bo te przerwy zawsze są takie same. Dobra, czy ja to mogę użyć... Co to jest? N-bomb. Nie! Kto nazwał tak ten przedmiot? Błagam. Nie róbcie tak, to mnie kusi. A, to cieszę się w takim razie, że rozważasz, żeby on był u mnie. No przepraszam, Wilgax, ja po prostu mam zryty humor, no co ja ci poradzę. Ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy to wszystko było normalne i można było sobie mówić, co się chciało. Jestem w stanie uważać. Jestem. Ale nie zmienia to faktu, że będzie kusiło. Crystal Sniper Jaw.
Okej. Crystal Sniper Joe. Chcę zobaczyć jego spluwę. Halo. Ty. Raszko. Czemu ty mnie jakoś tak nisko podrzucasz? Kiedyś mi... Aha, bo jeszcze z tego mogę podskoczyć. Na tym to polega. Taki dobry trik. O, i to jest to, o czym Wilgax mówił w poprzedniej części. Czyli mamy możliwość przeładowania sobie wszystkich broni. To jest M-Tank, tak? To jest to do broni. Dobrze myślę? No prawdopodobnie tak, ale nie chcę tego sprawdzać. Będzie piszczeć. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi z piszczeniem. Fuck. Ja nie mam żyć, prawda? Kurde, no chciałem złapać to V. Kusi, żeby tam wejść, no. Może inaczej, może ja pokonam ten poziom, a potem go zresetuję i dojdę tu jeszcze raz. To brzmi jak lepszy pomysł. Zrobię szybki rush, dam continue i zrobię szybki rush do tego samego miejsca. A potem się zabiję, bo pewnie continue też są tu nieskończone jak zwykle. To. Dalej wiem, że nie muszę go zabijać, absolutnie to wiem. Nadzieję, że przygotowani jesteście, że jak Gentler dojdzie do Wily, to będziemy musieli wyciszyć live na jakąś minutę. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, trochę to straszne. Dobra, standardowo, najpierw spróbujemy go pokonać Megabusterem. Znaczy, powalczyć Megabusterem, a potem jak już dojdę do wniosku, że nie dam rady, bo chciałbym zobaczyć, jakie on ma możliwości, a często jak się używa tych specjalnych broni, to przeciwnik po prostu za łatwo ginie. Nie chcę używać teraz mocy, bo wiem, że umrę, no. A nie chciałem używać i tanka. Bo one się zapisują, zdaje się, pomiędzy continue. To jest dobry pomysł, żeby jednak zachować. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak z tym bossem poradzi sobie Gyro, którym miałem z nim walczyć. Jak już zużył wszystkie bronie, to używał ten tank. O. No i dobra. To. Szybko go zabiłem, a przy okazji chyba tylko raz mnie trafił. Także no, nauczenie się tych bossów na szczęście w Mega Manie jest przeważnie dość proste. Wystarczy tylko odpowiednio długo się na niego patrzeć, w końcu się udaje. Nice. Nice. Gdyby to zwykłą walkę z bossem, to masz jeszcze drugą fazę, to trzeba używać Magnet Power, umiejętności broni. Okej. Okay. Crystal Eye. Crystal Eye to jest coś, co było też, zdaje się, w Castlevanii II? Nie, tam po prostu był White Crystal. Ale pamiętam, że ta moc, która pozwalała widzieć, tak? Przedmioty niewidoczne. To coś takiego. Często w ogóle motyw jakiegoś dodatkowego oka pozwala robić takie rzeczy. W czym ostatnio w co graliśmy? A w którejś mapie z Geometry Dasha? W tej z francuską nazwą. Chate Magique? Czy jakoś tak? Tam był. Motyw z okiem. No i dobra. Kolejny poziom zrobiony. Kolejny poziom zrobiony. Jeszcze się oczywiście wróciłem. Prawdopodobnie wy tego nie widzieliście na YouTubie. Żeby złapać literkę, której nie złapałem. Złapałem ją. Zatem lecimy dalej. I teraz już wracamy do poprawnej kolejności, bo pokonaliśmy Crystal Mana Gyro atakiem. Kebabikiem. I dostaliśmy Crystal Eye, którym powinniśmy pokonać Napalmana, którego pokonaliśmy po prostu Megabusterem. A raczej pokonałem go chyba też Gyro atakiem. Na szczęście się udało. Nie zobaczymy, jak mocno Crystal Eye działa na Napalmana, no bo tak wyszło. Zatem lecimy teraz na Stonemana, którego pokonać należy Napalm Bombem. Nie, cała godzina streama minęła. Ciekawe, czy będę w stanie to ściąć do pół godziny odcinka. Five left. Rozpadacie się. Podoba mi się to. Bo to jest dorzucenie nowej funkcjonalności do przeciwnika, który już wcześniej istniał. Co daje taki element zaskoczenia. To zawsze jest mile widziane. Ten dźwięk wybuchu przeciwnika
Brzmi jak w kontrze trochę, co? Nie macie wrażenia? W sensie wiem, że to nie jest prawdopodobnie sensowne powiązanie. Ale tak brzmi. Nie wiem, czy to jest jakiś taki standardowy dźwięk wybuchu, jaki był w grach wtedy. Ale daje mi delikatnie kontrę. Bo ja wiem, że to na pewno nie jest powiązane, no bo te studia na 100% się nie dzieliły swoimi asetami. Byłoby bez sensu. Może i wtedy walka między studiami nie była aż tak zażarta, jak może jest teraz, ale... No właśnie, chciałem zobaczyć, czy tu nic nie ma. O, jest IG! A widzicie, bym przegapił. I bym poszedł... I wszystkie moje ciężkie... Co? Jezus, Maria. Cała moja ciężka praca poszłaby na marne. Dobra. Dostaliśmy w ogóle w ramach tego... A nie, dobra. To już testowane było, a już nie mam za bardzo amunicji. Ona mi się przyda. Tak? Nie, N-bomba teraz będę używał. Dobra, to do reszty mogę sobie stosować, jeśli mam ochotę. Teraz na szczęście się całkiem przydaje, bo... mieć te rzeczy. Gopso wszystkie trzy mecze... A, zagrał wszystkie, ale... Ej, słuchajcie, bo ja chcę jeszcze wiedzieć, bo... W co wygracie? W sensie... Nie muszę się na tym znać, ale chciałbym wiedzieć, co to, o co chodzi. Bo ja nie wiem, czy tego nie wyłapałem po drodze, czy wy tego nie powiedzieliście głośno, ale chyba gadacie między sobą, a jestem ciekaw, bo to jest bardzo długa wymiana zdań. Ja lubię gry, może znam. No, Geometry Dash. No dobra, okej. No bo dobra, to po prostu mówiliście takimi ogólnikami, że tego nie wyłapałem. Ja w nic nie gram. Wiem, Wilkax, ty bardzo ochoczo oglądasz mojego streama. Dziękuję ci za to. Wysoko, od Medium Demona klasyka się zaczyna. Ała. No to już są rzeczy. A ciekawe, czy on może... Czy ja mogę go zrzucić? Nie. Chciałem go zrzucić z sufitu. Nie, nie zrzucę go z sufitu. To jest strasznie śmieszne. Używanie tego Gravity Guna jest okrutnie zabawne. Tak, żeby chociaż popróbować, co mogę z nim zrobić. Lubię takie memiczne bronie. Bardzo lubię. Tak jak ja mówię cały czas Gravity Gun, kiedy to jest Gravity Hold. Ale Gravity Gun to była broń z Half-Life'a, jeśli się nie mylę. Tak, z Half-Life'a. Taka bardzo charakterystyczna. Half-Life'a, nie? Zresztą możecie mnie poprawić, jeśli się mylę. Gdzie naprawdę dużo śmiesznych rzeczy można było z nią zrobić. 1% awansowałbym. W ogóle rozdaje te duże bonusy jak nienormalna. Bardzo... wydaje mi się, że procent tych dużych bonusów w stosunku do tych małych jest praktycznie 1 do 1. To jest niesamowite wręcz. Amunicji też dostaje od groma i trochę. Na dobrą sprawę. Faktycznie daje mi jej dużo. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, może dlatego, że... w większości ginę tutaj jak w Castlevanii, spadając w doły, ale... Nie mogę się przyzwyczaić do wysokości tego Megabustera na jego twarzy. Na jego małym megamenowym organizmie. Bardzo mi się podobają te góry w tle. Nie wiem czemu, ale fajnie je zobaczyć. Może dlatego, że Megaman zawsze mi się będzie kojarzył przez to, jakie mam ja powiązania z Megamanem, czyli te bardziej kreskówkowe, że Megaman mi się kojarzy z cyberprzestrzenią jednak, nie? Więc miło się ogląda takie typowe, zwykłe... ludzkie, ziemskie... ziemskie... te... krajobrazy. Gdzie to może być? Gdzieś się musi dać wejść. Arsi. A, jeszcze raz. Nie, chcecie tu, chcecie tu. No, tak myślałem. Świetnie. Dobra. Tak się nie dzieje. Hehe, od razu mi oddali ammo, dzięki. Fuck. Nie. Nice. Dobra, i tank. Mogę rush coila
spawnować. Nie, nie mogę. Na windzie. No dobra, trudno. Ale mogę zespawnować teraz RJ'a. No właśnie. Warto było. I tank jest zawsze przydatny. Dawaj życia więcej. Nie, myślałem, że życie kolejne dostanę. Dobra. O! Z takiego malutkiego przeciwnika. O, nie wiem, czy powinienem był tu schodzić. To nie był dobry po. Mogłem przelecieć tu RJ'em, albo mogłem Arcoilem wskoczyć z powrotem na górę. No trudno, no nie zrobiłem tego. Już stała się taka naprawdę gra dla dzieci, żeby nikt się nie uraził, wszyscy byli szczęśliwi, jeśli chodzi o ogrywanie kolejnych poziomów. Czy ja mogę ci oderwać od ziemi? Proszę, niech to będzie śmieszne. Dawaj, 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 ziomek. On jeszcze się zmienił w małego. O, słodziak. Szlak by to trafił. Dobra, mam dużo żyć, Megabuster. Let's go. Stone Man. Zostaniesz ukamieniowany. Jest. Źle. Czy ty robisz coś więcej, czy ty jesteś taki prosty? Bo ja umiem robić tak, żeby nie skakać. Aha. Aha. Okej. Okay. Aha, dobra, rozumiem już, rozumiem. Dobra. Tak czy tak, Stone Man, dajemy na ciebie Napalm Bomb, co jest w sumie całkiem logiczne. Ja nie mogę go trafić. Jest problem, słuchajcie, nie mogę go trafić. Zginę. Czy ja chcę tracić życia? Wolę użyć tanka. Nie mogę go trafić tym napalmem, no. No. Dostał. No wybuchaj rzecz, no. Ziomek. Jesus Christ, na motorbike. Strzałunia, man. Nie byłeś trudnym przeciwnikiem, ale byłeś strasznie frustrujący. Dobra jest ta muzyczka. You got a power stone. Dobrze, jeszcze tylko 5 i będę... 4. Będę miał co? 5? Ile było kamieni w Marvelu? Ile tych stone'ów było? Na 6, no właśnie, pamiętałem, bo jeszcze jeden tu był. Na rękawicy. 6 kamieni było, tak mi się właśnie nie mogłem doliczyć. Ale power stone był jednym z nich, prawie na pewno. No jak 7? 7 na pewno nie. 7? 5, 6, 5, 6, 7. Dobra, w każdym razie udało się zrobić Stonemana. Został ukamieniowany naszym napalmem. Nie wiem dlaczego, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nieważne. Prawdopodobnie chodziło o to, że rozwaliłem kamień bombą, to ma dużo sensu. I mając teraz od niego Power Stone, jako Thanos wybieramy się do Chargemana. Charge jako ładunek, czy charge jako szarża? A, to jest człowiek pociąg, dobra, on będzie na mnie szarżował. Co? Doładywator. Doładywator. A tak, bo jeszcze taki charge może być jak ładunek. Słusznie. Ale nie, to jest człowiek pociąg. I plansza jest z pociągami. Kolorystyka tej planszy w ogóle przypomina mi trochę Chipa i Dale'a. Nawet muzyka trochę mi przypomina Chipa i Dale'a. No, coś takiego miałem na myśli. Jakiś czas po jego zaistnieniu osobliwości te zostały uformowane w 6 kamieni nieskończoności przez kosmiczne byty. Dziękuję. To był fragment loru, którego potrzebowałem.
Uwielbiam to, jak ten konkretny przeciwnik zawsze jest przerabiany na jakieś, w zależności od poziomu, na jakieś inne formy. Najśmieszniejsze było to, jak pod wodą dostał taką małą rurkę do oddychania. Strasznie mi się to podobało, ale ten w pociągu też jest super uroczy. Tu chyba na shorta idzie. No ty wredny, dobra. Będę cię rzucał kebabem. Znaczy to w ogóle nie przypomina kebaba oczywiście, ale rozbawiło mnie, że się nazywa gyro. I wiem, że chodzi o żyroskop. Znaczy no, tak się mówi a pites z grosem. Taką bardziej, czyli to bardziej greckie danie niż kebab, ale... No tak, wiesz, trochę sobie poszedłem naokoło, żeby się pośmiać. Nie no, słyszę jak stuka. Słyszę to stukanie jak pociąg jedzie. Bardzo fajny motyw do dźwięku. Przydatna rzecz. W sensie, żeby tak imersyjnie do tego wszystkiego podejść. I też widać jak ten pociąg się delikatnie trzęsie, szczególnie teraz. Tak jakby najeżdżając na ten element, na spoiwo między szynami. Fajnie. Superowy szczegół, ale naprawdę asetowo bardzo mi to przypomina ten level takiego Chipa i Dale'a. Bardziej dwójkę, bo tam były szczegółowsze kolory i wyraźniejsze. Tak, była wyższa szczegółowość tych asetów i kolorów. Tak, faktycznie, nie powinienem mówić szczegółowsze. Ja w ogóle lubię 8-bitową muzykę. W sensie muzykę nawiązującą do 8-bitowych rytmów, ale też oryginalne 8-bitowe tracki z gier. Kiedyś regularnie ich słuchałem sobie do uczenia się. Tuńczykowo? Fajowo. No, chciałem się przełączyć na gyro. Kurde, miałem nadzieję, że już w tej części będzie możliwość przełączania się płynnego, ale jeszcze nie ma. Bo Wilgax, ty wspominałeś, że w którejś części się to pojawia, nie? Tak, ja nawet jak... O, nie dołożyłem tego A. Jak montowałem czwórkę, to chyba nawiązałem do tego, że to samo studio robiło. Jeszcze tego nie oglądaliście na YouTubie, ona będę wchodzić dopiero od 19, jeśli się nie mylę. Czwórka z piątką będzie prawie jednocześnie, no jedna po drugiej, nie będę wpuszczał ich. Chociaż się nawet zastanawiam, czy ich nie wpuścić tak, że będzie pierwszy odcinek z czwórki i piątki jednego dnia, ale to byłoby dziwne chyba, więc będę raczej wpuszczał po kolei. To były w dużej części kawałki takich zespołów jak Slayer, prawda? W Doomie. No prześwietnie to wchodziło pod kątem robienia takiego klimatu, że po prostu chciałeś rozwalić wszystko, co jest w okolicy. Jakby już wystarczająco nie wpływało tak na mnie dowolne puszczenie sobie metalu, to jeszcze w tej grze po prostu... Mua, taka. Ej, czy ty robisz jakiś fajny dźwięk? Jak zobaczę jeszcze jednego takiego przeciwnika, to chcę posłuchać. No utwory z Dooma to jest mistrzostwo, jeśli chodzi o robienie klimatu. Weź zrób tak jeszcze raz. A nie. Jak oni wychodzą, to robią taki... Tut! Śmieszne. Elbitową muzykę jaką? Na główną na YouTube mi wyskoczyła. No możesz podrzucić. Jak podrzucisz na Discordzie, to chętnie sobie potem obczaję. Nie no, przyrzekam, na pewno wam podrzucę, jak będę montował to na YouTube'a, to podrzucę, którą dokładnie stację, który level. Mój wujek zawsze mówił, jak były levele, stage'e, to mówił stację. Znaczy to była stacja pierwsza, stacja druga, stacja trzecia, stage one, stage two, stage three. Który level w Chipie i Dale mi to przypomina, dokładnie. Bo mam go w głowie, taki... Ale podrzucę, na pewno go tu gdzieś podrzucę, będzie ładnie widoczny. Gorod z Quake Champions. A Quake też miał bardzo dobrą muzykę. Swoją drogą. O! Na ciebie nawet nie działa styk.
Nie działa na ciebie Megabuster? Nie, okej. Po prostu jak jesteś w takim specyficznym stanie, to na ciebie nie działa Megabuster. Okej. No. Jesteś taki bardziej czerwony, kumam. Albo szarżujesz. Ach, myślę, że wiem, kiedy on zacznie. O, sekunda. Czy ja mam życia do stracenia? Mam. Dobra, to zawalczmy z nim normalnie. Zobaczymy, czy mi się uda. Ach. Jak ty perfidnie czasem sobie potrafisz zawrócić, to mnie strasznie denerwuje. No, się tak odwraca od razu. Ajajaj, niedobrze. Dobra, w takim razie weźmy sobie Stone'a. Bo Chargeman jest pokonywany przez Power Stone. Oho, nienawidzę takich broni w tym Megamanie. Ja nigdy tym trafić nie umiem. Nie no, wykończę się z tą bronią. No. Dobra, będę liczył na cud. Nie. Ja tutaj używam tych i tanków, bo... Bo ta broń jest za słaba. Ja nienawidzę takich niecelowanych broni, bo ja się skupiam na tym, jak gdzie ona leci i o czy ona trafia. Bardziej niż na unikaniu przeciwnika. Jesus, mnie denerwuje takie coś. Trochę brakło pomysłu już na tego przeciwnika. W sensie był taki dość zwykły. Może dlatego, że mnie rozpieścili ci pierwsi dwaj bossowie, z którymi walczyliśmy. Nie było tutaj takiego trochę stage hazarda, nie? Charge kick. O, to brzmi świetnie. Ja chcę tego poużywać. Dajcie mi charge kick. Dajcie mi kogoś kopnąć, błagam. Złapałem literkę? Złapałem literkę. Dobra. No i mając naszego charge kicka, możemy udać się i pokonać Falomena. Człowiek fala. Człowiek fala. Pytanie, czy chodzi bardziej o fale dźwiękowe, czy fale... Nie, to są morskie fale. Okej, dobrze. Miałem trochę nadzieję, że to będzie jakiś człowiek związany z dźwiękiem. Zobaczmy ten charge kick. Co? Czemu on nic nie robi? Ja będę mógł w coś kopnąć? Aha, takie coś. No dobra. To w sumie logiczne. Właśnie jeszcze nie wiem, kogo kop... Co jest? Halo? Dlaczego? Ale nie, ja nie wiedziałem. A jak tam była gdzieś literka? Przecież widzę te otwory, no widzę te kraki. Nie, zaśpię to. Nie mogę. Co, ja odwalam najlepszego? Nie było, dzięki bardzo. Czy ja mam się odbijać na bańkach? Tak, mam się odbijać na bańkach, prawda? Dobrze. A, dobra, mogę skoczyć w lewo. Dobra, sorry, nie pomyślałem. Znaczy, mógłbym też polecieć na RJ-u. Ale mogę też zrobić tak. To jest jak najbardziej okej. Okay. Chciałem pisać, że zginiesz. Nie, no dobra, no jestem w stanie powiedzieć, że sufit mnie zabije. Jakby... Ej, a co teraz? Ho. Co zginiesz? Nie zginę. A, tu zginę. Okej, dobra. Ale teraz już wiem. Ja myślałem, że zabije mnie ten daszek tuż przy... Okej.
Dobra, to ty idź z psem, ja sobie polatam na psie. Bardzo dzięki. Spoko, Pawciu. Jeszcze spokojnie ta gra trochę potrwa. Nie musisz się przejmować, że się spóźnisz na GD. Mam motorowe. Czuję się jak w Battletoads. No, nie przeszkadzajcie mi tam z tyłu. Dobrze się bawię. Delfinki! O! I tank! Nie mogę! Czemu nie mogę? Nie mogę pauzy włączyć. I tank jest niedostępny! God damn it. I tank jest niedostępny! Ej, a to nie był trudny fragment, ale się za dobrze bawiłem. Świetne to było. Bardzo się cieszę, że jakaś taka inna forma rozgrywki na chwilę chociaż. Bardzo często to było stosowane... Bardzo często to było stosowane już w późniejszych platformówkach, żeby urozmaicać trochę tą rozgrywkę, ale na NES-ie często to było takie dość jednorodne, nie? Na SNES-ie już chociażby w nowych kontrach było naprawdę dużo jakichś takich urozmaiceń, ale wcześniej raczej nie. Okej, to strzela prosto we mnie, więc najlepiej jest po prostu w odpowiednim momencie podskoczyć, żeby wystrzeliło źle. Okej, to nie było trudne, jak już się domyśliłem. Delfinki zmieniły styl. Teraz już nie pływają delfinem. Ten dzień. To jest ten dzień. Gacia. O, szlak bycie. No nie, z obrażenia dostałem. Dobra, gin. Mega Man, umrzyj. Umrzyj, bo jak dopłyniemy, to... To już tego nie złapię, będę musiał powtarzać level. No. Nie zapisałeś, prawda? No. Dobra, mniejsza, tylko to... Literkę. Jest! Ledwo, ale jest. Dorwałem ją. Mam ją. Literka jest moja. Ona moja jest. Myślałem, że dostanę obrażenia. No, zabiłem. Nice, Mega Man. Let's go. Fajowo. Dobra. Bosik. Waveman, pokaż, co umiesz. Czy będziesz trudniejszy niż ten dziad, który mnie zabił 5 razy w trakcie grania w Mega Mana? Co tu się... Halo, Geyser! Ej, jak on skacze źle, także... Co? Dziwnie. Dziwnie, strasznie. Dobra, ale dużo tutaj się będzie używało właśnie slajda, więc rozumiem, czemu akurat power kick, tam charge kick, jest tym, czego potrzebujemy. No! Za gość! Albo ja muszę się przez niego przedaszować, żeby to miało więcej sensu. Dobra, kumam. Gin. Nice. Fajnie, że to mi daje immunity w trakcie slajda, bo dzięki temu mogę z dużo większą pewnością robić niektóre akcje. Będę musiał pobrać te wszystkie klipy i zrobić fajny moment z Gentler. Hit. I co nam da Waveman? Czy swój gejzer, a może jednak strzał?
You've got water wave, czyli jednak gejzer.